Najpierw mówię dzień dobry, bo jestem kulturalnym prowadzącym, a później mówię dziękuję. Dziękuję za to, że dzięki Wam znaleźliśmy się na karcie na czasie z naszym filmem o reakcjach po meczu Barcelona-Bayern. Powiem Wam tak, fajnie jest po 30, jak znowu jesteś przynajmniej na chwilę na czasie. To jest takie miłe. Od razu ubyło mi tak przynajmniej 10 lat. Dobra, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj o spekulacjach transferowych wokół Leo Messiego, bo podobno Argentyńczyk powiedział, że on już nie chce grać w Barcelonie. On nie będzie występował z kimś takim jak Semedo, bo Semedo to by nie zatrzymał nawet dzieci z Bullerbin tam po tej lewej stronie. Dajcie spokój. W ogóle nie chce grać już w Barcelonie. Dlatego ja dzisiaj przedstawię Wam takie najciekawsze i według mnie najbardziej możliwe kierunki transferu dla Leo Messiego. Chciałbym, żebyście Wy w komentarzach niżej też trochę pospekulowali, w jakim klubie widzielibyście Leo Messiego. Dajcie znać, a teraz już usiądźcie wygodnie i zobaczcie, co ja mam do powiedzenia na ten temat. Przenosimy się. Panie Michale, lecimy z tematem. Messi chce opuścić Barcelonę. Nie w 2021 roku. Teraz! Takiego elektryzującego tweeta zamieścił Marcelo Beckler. Cały świat piłki na chwilę stanął. Jak to? Barcelona bez Messiego? Ale kim jest ten gość i skąd ma takie informacje? No właśnie, Beckler to nie jest jakiś tam przypadkowy pan Józek rzucający ploty transferowe na Twitterze i liczący na fame. To uznany dziennikarz, który jako pierwszy podał informację o tym, że Neymar opuści Barcelonę i przeniesie się do PSG. Wtedy był krytykowany przez wielu, m.in. przez hordy kibiców Barsy, którzy nie wierzyli w jego informacje. Dobrze wiemy, jak to się skończyło. Dlatego informacje o odejściu Messiego należy traktować poważnie. Oczywiście od razu pojawiło się mnóstwo plotek transferowych łączących Argentyńczyka z kolejnymi klubami. Ale ile jest drużyn, które tak naprawdę stać na taki wydatek jak pozyskanie i utrzymanie Messiego? I ile jest drużyn, które mogłyby sportowo coś ciekawego zaproponować komuś takiemu jak Leo? Przygotowałem specjalnie dla Was przegląd klubów, które można uznać za faworytów w wyścigu po argentyńskiego geniusza. Numer 1. Manchester City. To jest chyba największy z faworytów. Gdy tylko pojawiają się jakieś plotki o transferze Leo Messiego, to w ciemno można typować, że znajdzie się tam klub z niebieskiej części Manchesteru. City ma dwa wielkie argumenty w walce o Messiego, których inni nie mają. Po pierwsze, gigantyczna kasa Szejka Mansura i jego kumpli. Przecież wiadomo, że ktoś taki jak Leo Messi nie przyjdzie grać za frytki. Najpierw trzeba byłoby go wykupić za jakieś grube miliony, a później jeszcze dać mu rekordową tygodniówkę. Chłopaków z Emiratów na to stać. Pewnie ktoś zaraz powie, ale Katarczyków też stać. No dobra, ale posłuchaj tego. Ten drugi argument to Pep Guardiola. I to jest dopiero prawdziwy as w rękawie. U żadnego innego trenera Messi nie czułby się tak dobrze jak właśnie u Pepa. Człowieka, który tak jak on ma to DNA Barcelony i tego, u którego odnosił jedne z największych sukcesów w karierze. Powiedzmy sobie szczerze, ponowna współpraca Guardioli i Messiego to jest jedna z tych rzeczy, na które czeka piłka nożna. Klub numer 2. Inter Mediolan. Nerazzurri cały czas gdzieś tam się przewijają w kontekście nowego miejsca pracy Leo Messiego. Kilka tygodni temu pojawiły się informacje, że ojciec Argentyńczyka już nawet rozmawia z działaczami klubu z Mediolanu. Była mowa też o tym, że tatulek kupił w stolicy mody nowy dom. Według Sky Sport Italia ze starego Messiego jest szczwany lis i powód, dla którego pojawił się w Mediolanie, jest prozaiczny. Pieniądze. A dokładnie to ulgi podatkowe, które przysługują bogatym obcokrajowcom przybywającym na Półwysep Apeniński. W każdym razie, jeżeli ojciec jest otwarty na w jakimś stopniu związanie swojej przyszłości z Włochami, to może też namówić na to syna. A wtedy rywalizacja Messi, Cristiano Ronaldo odżyłaby na nowo. A skoro już jesteśmy przy włoskich klubach i Cristiano, to nie można zapominać o Juventusie. Po prostu nie może ich zabraknąć w tym zestawieniu. Na Fangolu nawet pojawiła się taka grafika. Guardiola, Cristiano i Messi w drużynie starej damy. Ktoś tutaj miał naprawdę grubą wizję. Leo Messi w Juventusie. To byłoby dopiero wydarzenie. Jeżeli oczywiście przyjmujemy, że w tej drużynie pozostanie Cristiano. Wtedy spełniłoby się marzenie milionów. Dwóch wielkich geniuszy piłki, odwiecznych boiskowych rywali w końcu łączy siły i gra w jednej drużynie. Brzmi nieprawdopodobnie, jak fabuła hollywoodzkiej produkcji za grube miliony. I tyle wspólnego ma z rzeczywistością. W taki transfer po prostu nie wierzę. Nie ma takiej opcji.
Teraz u sterów jest Andrea Pirlo, przed którym postawiono jasny cel – przebudowa i odmłodzenie kadry. W Turynie zauważyli, że nawet pozyskanie takiej ikony jak Cristiano Ronaldo nie daje z automatów wygranych w Lidze Mistrzów. I teraz mieliby sięgać po Messiego? Nie, dajcie spokój. Najwyżej będziecie mi to wyciągać, kiedy Messi przekroczy próg budynku klubowego w Turynie. No chyba, że pójdzie do Torino. I jedziemy dalej. PSG. To na pewno jest klub, który może sobie pozwolić na kogoś takiego jak Leo Messi. W tym momencie Al-Khelaifi pewnie szeroko się uśmiecha. Katarczycy mają pełną hajsu studnie bez dna. Jak trzeba będzie to finansowe fair play, też jakoś obejdą. Tylko jak tak się patrzy na tę ofensywę PSG, to człowiek się zastanawia, gdzie tam jeszcze upchnąć Messiego. Ale powiedzmy sobie szczerze, zobaczyć z przodu trio Neymar, Mbappe, Messi, w skrócie NMM, nie chciałbym być bramkarzem rywali. Może w końcu sny o seryjnym zdobywaniu Ligi Mistrzów stałyby się prawdą. Ten filmik powstaje przed meczem z Lipskiem w półfinale, więc wiecie. W każdym razie na mój januszowy nos opcja z transferem do PSG zdecydowanie bardziej realna niż Juventus. W Paryżu Messi ma kumpli, którzy mogą szepnąć mu do ucha kilka miłych słów na temat życia w stolicy Francji. Z drugiej strony, transfer takiej szychy jak Messi mógłby spowodować, że ploty o odejściu Neymara lub Mbappe zostałyby natychmiast ucięte. No bo kto chciałby odchodzić z klubu w momencie, gdy miałby przyjść Leo Messi? Każdy by chciał z nim zagrać, wystąpić u boku jednego z bogów futbolu, poczuć to. Taki duet Messi-Choupo-Moting, ale by to śmigało. Na siłę mógłbym do tej listy potencjalnych przyszłych klubów Leo Messiego pewnie dopisać jeszcze inne drużyny z Premier League, ale coś mi się nie wydaje. Jak Anglia, to tylko do Papy Guardioli. Po drugie, Di Maria mocno przejechał się na Manchesterze United, więc pewnie podczas wspólnego picia yerby powiedział Messiemu: Leo, ale tych czerwonych diabłów to nie polecam, nie, daj spokój. W sumie nie wiem, czemu Di Maria miałby mówić jak Lech Wałęsa. Powrót do Argentyny? Nieraz się o tym mówiło w kontekście Messiego, ale bądźmy szczerzy, teraz wracać do Argentyny to byłby trochę bezsens. Na to jeszcze przyjdzie czas za jakieś 4-5 lat może. Tak samo przyjdzie jeszcze czas na odcinanie kuponów za miliony dolarów w MLS albo jakiejś egzotycznej lidze. Na razie, według mnie, w grę wchodzi tylko Europa i kolejne sukcesy na starym kontynencie. Transfer do każdego innego klubu, oprócz tych wcześniej przedstawionych, będzie według mnie sporym zaskoczeniem. Żeby nie powiedzieć szokiem. W każdym razie, jakby doszło do tego wielkiego transferu, to możecie być pewni, że będziemy o nim trąbić na kanale. Dlatego lepiej już teraz zostawić suba i wcisnąć ten cholerny dzwoneczek. A dzisiejszy film zakończę cytatem Samuela Eto'o. Kocham Leo, jakby był moim synem. Barcelona to Messi. Trzeba zrobić wszystko, co możliwe, aby Messi zakończył tu karierę. Chcę jak najlepiej dla Leo, ale Messi jest tym klubem. Mam nadzieję, że ci, którzy podejmą decyzję, zrobią to dla dobra Barcelony. Mamy szczęście, że dla nas gra najlepszy zawodnik wszechczasów. Jeśli jednak Messi zdecyduje się odejść, trzeba będzie zmienić nazwę klubu. Ale Leo, pamiętaj, słuchaj, jeden telefon wystarczy i my wtedy piszemy z Fangolem do Sławomira Peszki i robimy twój transfer do Wieczystej. Dlatego jak coś, to wiesz, mrugnij dwa razy. Cholera, nie mruga. W każdym razie ja zobaczyłbym taki duet jak Leo Messi, Sławomir Peszko w jednej drużynie. Zdecydowanie bardziej niż Leo Messi, Choupo-Moting. Okej, ja myślę, że na dzisiaj to już wystarczy tych moich chorych wizji. Widzimy się wkrótce na kanale Fangol z boiska do sieci. Chyba nie muszę tego powtarzać, nie wiem dlaczego za każdym razem to powtarzam. Trzymajcie się i widzimy się wkrótce. Do zobaczyska.